remont płyty głównej wraz zbieżnio z trybunami i budową takiego łącznika, który będzie jednocześnie szatnią dla boiska ze sztucznej trawy. Taki projekt złożyliśmy, czekamy na rozstrzygnięcia, one niestety przeciągają się, no ale trudno też się dziwić z powodu tego, co się dzieje. Przecież ta pandemia nam się tutaj rozsiała dosyć mocno i na pewno środków finansowych na nią też bardzo dużo potrzeba, chociaż mam nadzieję, że te pieniądze inwestycyjne się znajdą. Także myślę, że w latach następnych przystąpimy już do ostatniego etapu. Jakie? Przepraszam, jakieś pominąłem jakieś pytanie. A, zaraz odpowiem, dobrze. Także tyle, jeżeli chodzi o te wszystkie prace. Natomiast jeżeli chodzi o pracę zdalną, staramy się załatwiać wszystkie sprawy od ręki. Na moje ręce nie wpłynęła żadna skarga na urzędników, na ich działania. Otrzymałem nawet podziękowania za to, że załatwiamy to naprawdę w sposób bardzo szybki, jeżeli chodzi na przykład o sprawy związane czy to z wydawaniem decyzji, czy z pracą Urzędu Stanu Cywilnego. Ludzie z zewnątrz dzwonili i po prostu podziękowali za, twierdząc, że w innych miastach jest to dłużej, tak? My staramy się, żeby jak najszybciej załatwiać petentów i na moje ręce żadne skargi nie wpłynęły. To tyle, dziękuję Państwu. Dziękuję, teraz wolne wnioski. Czy są jakieś? Tak. Foto, poproszę. To może nie tyle wolny wniosek, co chciałbym takie oświadczenie na koniec, bo uważam, że powinniśmy takie rzeczy zauważać i reagować. Żeby nie przedłużać, to odczytam. Proszę. 3 maja 2000 roku w 575. rocznicę nadania praw miejskich Kolnu na uroczystej sesji Rady Miejskiej w Kolnie podjęto historyczną uchwałę nr 18/98/2000 nadania papieżowi Janowi Pawłowi II tytułu honorowego obywatela miasta Kolno. Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku. Ulicami naszego miasta przeszedł Biały Marsz. Dla uczczenia pamięci wielkiego Polaka 30 sierpnia Rada Miasta Kolno nadała gimnazjum w Kolnie imię Jana Pawła II. Ze smutkiem stwierdzam, że w roku 2020 uczernia się, deformuje i zakłamuje postać wielkiego papieża. Bez żadnych dowodów, bezpodstawnie oskarża się Jana Pawła II o tuszowanie przypadków czynów pedofilskich wśród duchownych katolickich. Skandalicznie uznaje się za ofiary Jana Pawła II ofiary molestowania seksualnego dokonywane przez inne osoby, także duchownych. Taką postawą niszczona jest nasza tożsamość. Hańbimy dorobek Jana Pawła II. Wiem, że prawda się sama obroni. Wierzę, że szczególnie ludzie młodzi poprzez rzetelne badania, poprzez obiektywne poszukiwania prawdy zrozumieją, że są manipulowani przez w sumie im nieżyczliwych i nieżyczliwych także katolicyzmowi, a także polskości. Wierzę, że tak jak moje pokolenie będą trwać w szacunku do wielkiego Polaka, papieża, że będą